wiem, jak to jest stać za barem własnego pubu do rana. Wiem, jak ciężko prowadzi się własną firmę. Jeżeli decyduje się wrócić do polityki, to także po to, żeby być rzecznikiem tych, którzy ciężko pracują. Widzę, że władza chce się dobierać do kieszeni przedsiębiorców. Proponuję jedno. Zagłosować na Koalicję Obywatelską 13 października. Wtedy podwyżki ZUS na pewno nie będzie.